Siema, siema, z tej strony Macieku i witam was w kolejnym odcinku z serii Polska Wieś. Na samym wstępie chciałbym was zachęcić do stawiania subskrypcji na moim kanale. Naprawdę bym był bardzo wdzięczny, jakbyście zostawili tego subika. Naprawdę to bardzo motywuje do dalszej pracy. A dzisiaj, jak widzicie, ja w biegu jestem, bo zima przyszła, tak jak i zimowe sprzedaże. Ja dzisiaj sobie lecę z rana z owsem. 60 już tutaj odpalona, na awaryjnych stoję, bo jestem w środku trasy, więc ja pewnie wsiądę pierwszy do 60 i dalej będę rozmawiał. Sobie wrzucimy kierunek na lewo, tak żeby wyjechać na spokojnie na ulicę. No i lecimy sobie teraz na skup z rana oczywiście, żeby żadnych kolejeczek tu nie było, szybciutko, póki nic nie jedzie. Czwóreczkę załączamy. Ciekawe, czy nie, tu powinna dać radę. Mało drogi zostało, no ale zacząłem dopiero teraz nagrywanie, bo nie chciałbym, żeby ten odcinek był też bardzo długi. Dzisiaj możecie zostawić hashtag, jaki by tu hashtag dać na dzisiaj. Hashtag zima, a ja wam przypnę serduszko, chyba po raz kolejny taki hashtag, no ale dobra, niech nawet i tak będzie. Dobra, szybko jadę, póki nic nie jedzie. Lecimy sobie. Jadę z owsem, tak jak mówiłem. Owsa dało, tak jak wcześniej, na poprzednich odcinkach ze żniw. Ojejciu, ja tu kierunek wrzucam niepotrzebnie. Dało owsa całą przyczepę idealnie, więc ja się cieszę. Na którą tu są bolce ustawione stronę? Na prawo są ustawione, ja bardziej na lewo podjechałem. A w sumie to i to samo, dobra. Na prawo kiprujemy. Zaraz, o cyk, wysypujemy. 25 tysięcy na naszym koncie, ponieważ pieniądze ze sprzedaży, ze sprzedaży, co ja rozmawiam w ogóle teraz. Chodzi mi o mleko, ale ładnie dało, prawie 10 tysięcy dało nam tego, z tego owsa, ładnie nam dało, jestem zadowolony, bo prawie 10 tysięcy, już mamy 30, prawie 5. 34,5 można powiedzieć, a dopiero jest sprzedany, a jeszcze czekają ziemniaki oraz pszenica i jęczmień, bo z jęczmienia, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, zrezygnowałem, no ale jeszcze z tego sezonu, co był, jęczmienia mi zostało, więc też wypadałoby go sprzedać, oraz jeszcze soja, ale soja to oczywiście w czerwcu. Lecimy sobie tą samą drogą. No i dzisiaj mam w planach posprzedawać jeszcze teraz ziemniaki, sobie teraz polecimy pierwsze, a następnie polecimy sobie na pszenicę, jak starczy czasu, to jeszcze ogarniemy jęczmień. Ogólnie na tą zimę popadało trochę śniegu, znaczy no trochę, no tego jest towaru, naładowane towaru jest, no ale ja mam pierwszeństwo chyba tutaj, no tak, bo tu jest, poczekajcie, no właśnie, tu jest, nie, no to chyba ja miałem tu pierwszeństwo. No ale dobra, nieważne. Chodzi mi o to, że tego chyba, co ja miałem mówić, o śniegu chyba. Śniegu napadało trochę, ale też jakoś nie jakoś bardzo, bardzo dużo, więc nie ma takiej potrzeby, żeby na przykład takie podwórko moje odciężać, chociaż jakbym chciał, to i bym mógł, bo tym Passatem, jakbym miał wyjeżdżać teraz, to ja bym nie ruszył nawet. Więc no jak chciałbym wyjeżdżać tym Passatem, no to przydałoby się tutaj odśnieżyć. No ale najwyżej sobie łopatą śnieżę, na razie już nie będę żadnego pługu pożyczał. Ja się przyczepiam od razu, tutaj zostawiam przyczepę na razie. Jak widzicie, tutaj jest przygotowana żmijka i koło pszenicy, żeby później sobie to załadować oczywiście. Oj, ja teraz źle pojechałem trochę. Czy ja teraz tak uda mi się... Nie, bo ja... Dobra, tak zrobimy sobie to. Ogólnie chciałem wam powiedzieć, że poza odcineczkiem, jeszcze jak przewijałem, to trzeba było taką zmianę zrobić krów, jakby musiałem te wymienić krowy, że po 38 miesiącu życia tych krów je sprzedałem i wymieniłem na nowe. Sobie zgaszę 60, wyłączę światła i przesiadamy się teraz do 30. No bo 30 sobie załadujemy ziemniaki, pojedziemy sobie na skup. No i tak to będzie ogólnie. Teraz najbliższe zimy już 30 będzie coraz mniej wykorzystywana, ponieważ ta druga przyczepa była, jakby był rozrzutnik wykorzystywany jeszcze do wożenia upraw ogólnie, to by 30 była również wykorzystywana, no ale że oczywiście kupiliśmy sobie drugą przyczepę, to po co trzy zestawy
na 3 zestawy wozić, jak można sobie to wozić na 2, no bo po co się przyczepiać co chwilę, nie ma sensu, chociaż no 60 by miała się przyczepiać, tylko 30 była przy rozrzutniku, no ale przyczepiać się, jeśli chodzi o ładowanie, o wożenie, to już bez sensu, wolałbym tu jeździć dwoma zestawami, jakby dwoma przyczepami z 60. Ogólnie trochę śniegu napadało i tutaj leciutko mi się popsuł stuk, jeśli chodzi o bele i się zastanawiałem, bele słomy oczywiście, się zastanawiałem, czy po prostu ich nie ułożyć tak jak tutaj siano jest, czyli w drugą stronę, żeby one stały, no bo jak widzicie tam się popsuły, tam na początku ten pierwszy rząd jest najgorszy, bo tam taki wąż leży koło wiaty i to jest jakby wgrane jako też wiata, takie ozdoby koło wiaty, no i niestety tam tak belki wypycha do góry. Więc zobaczymy, jak tu wyjdzie, może tak sobie zrobimy, no ale zobaczy w ogóle, jak to będzie dalej się zachowywać, te belki będą się zachowywać. O, pełną przyczepę mamy. Ogólnie nie zaczynałem od nowa ładować, bo by też trochę tego czasu zajęło, ale nie wiem, czy sobie dzisiaj dwie przyczepy wwieziemy tych ziemniaków, ponieważ jest dopiero 6 minuta odcineczka, ja zaraz jadę. Tak naprawdę już odpalam 60 i lecimy z kolejnym kursem, tylko że teraz nie z owsem, a z ziemniakami. Ogólnie śnieg teraz nie pada, napadało śniegu, ale teraz już nie pada. Patrzyłem, teraz mi trochę zarzuciło tu, muszę uważać trochę. Teraz patrzyłem w ogóle w farmingu, jakby pogodę, to ma nie padać. Nie rozumiem logiki farminga trochę, znaczy logiki no. Bo w zimę są plusowe temperatury cały czas, po 10 stopni nawet jest, więc to nie wiem. No ale wiecie, farming to też nie jest typowo tylko polska gra. No ale dobra. Ogólnie, jeśli chodzi o co się zmieniło, to na pewno dokończyłem wszystkie siewy, to co miałem. I wszystko to, co miałem pokultywatorować, to sobie tak pokultywatorowałem. Jedyne pole nie jest gotowe pod owies, jedno. Za gospodarstwem nie ruszałem w ogóle tego, a owies jest pierwszy. A pod łubień za to mam prawie wszystkie pola przygotowane. Ojej, nie wiem, czy my tu podjedziemy. Dobra, ja na dwójkę sobie może tak podjedziemy, czy nie? Tak, na dwójce damy radę. Jeśli chodzi, powracając do tematu, oczywiście, jeśli chodzi o co miało tu chodzić? Znów zgubiłem wodnik, ja nie wiem, jak ja umiem to robić na odcinkach, no ale dobra. Ogólnie jeszcze z takich rzeczy, mówiłem o tych siewach, dobra, że łubin, pod łubin jest wszystko przygotowane, pola, wszystko, że tylko zasiać prawie i skultywatorować i zasiać, a łubin jest później, a za to owiec jest wcześniej, a owiec jest prawie nieprzygotowany, nic, ściernisko jedne jest i trzeba to robić, więc no dosyć nieźle tutaj na moim gospodarstwie, trochę tak pomieszane, po prostu będzie więcej pracy na wiosnę. A jeśli chodzi o uprawy o zimę, czyli tak pszenicę na moim gospodarstwie, to jest ona zasiana, zwałowana i już po prostu sobie powolutku tam rośnie. No i tyle, jeśli chodzi z takich rzeczy. O, sobie na pęteczkę wrzucę. O, tu stacja benzynowa sobie działa, widzę po odśnieżali, no ale to właśnie ktoś, jakbym miał jakiś pług jakiś do odśnieżania, to bym nawet mógł się ogłosić jakby tak, żeby się jakby komuś poodśnieżać, to nawet jakąś kaskę bym tu zyskał. Dobra, auta w ogóle się nie rozglądają, ja się rozejrzę na wszelki wypadek, powolutku sobie przejedziemy po tych torach i skręcamy w lewo, tu gdzie zawsze sobie ziemniaki dajemy, sprzedajemy, no sobie obrócimy tutaj i wysypujemy zaraz. Dobra, jeśli chodzi też szkoda, chciałem wam powiedzieć, że szkoda, że nie zrobiłem bardziej mgły tutaj, bo fajnie by mogłoby tu wyjść, jeśli chodzi o pogodę, no ale nie wiem, wspominałem na pewno na poprzednich odcineczkach, że mi się to buguje coś tutaj i nie mogę sobie ustawić tej mgły w konsoli. Ile za jeden kurs mamy? Mamy prawie 2000, a takich kursów będziemy mieć prawie 4, ponieważ ziemniaków wyszło 3,5 chyba, coś takiego, przyczepy tych ziemniaków, oczywiście tej. Czy ja teraz opuści mnie? Dziękuję bardzo, dobra, lecimy.
I teraz jest w sumie 10 minuta odcineczka. Oj, ja się rozpędzony wjechałem, przed chwilą się oglądałem, a teraz to nic. No. Dobra, nieważne, lecimy dalej, mniejsza z tym. Chciałem wam powiedzieć, że o tym, że teraz sobie polecimy... Ojejciu, coś mi tu frytrak odwalił. Nieważne. Chciałem wam powiedzieć o tym, że ziemniaki, albo teraz robimy jeszcze jeden kurs, ale chyba sobie zrobimy teraz jeszcze... Albo wiecie co? Polecimy sobie teraz z... Może pszenicą? A jak się wyrobimy, to jeszcze kurs jeden z ziemniakami? No w sumie sam nie wiem teraz, jak to wykombinować. Ponieważ też chciałbym, żeby to jakoś wyglądało. No a teraz się przyczepiać i później znów, to nie wiem jak to. To wiecie co, ja bym może sobie teraz poszedł na pszenicę. I jak coś tam zdążymy, to może jęczmień wywieziemy jeszcze. To też będzie takie ostatnie wywiezienie jęczmienia. Może nie ostatnie na serii, no ale na razie tak, bo z tego jęczmienia rezygnuję, tak jak to mówiłem na poprzednim odcineczku. Więc no tak sobie to ogarniemy. Tutaj drogi polne też nie poświeżane, no tak naprawdę mnie nie potrzeba, nie ma takiej potrzeby, no chyba, że ktoś robi zimowe orki, no bo niektórzy mają po tyle hektarów, że niestety w tą zimę orki muszą robić. 60 sobie jeszcze z takich rzeczy chciałem powiedzieć, że sobie zatankowałem przed odcineczkiem. Kupiłem sobie kiedyś, no około żniw lub tam września, coś takiego. Kupiłem sobie paliwo, no i zaraz znów się ono kończy, więc nieźle tutaj schodzi te paliwo. No ale cóż, już tyle spalają te ciągniki. O, wszystkie maszyny, jak widzicie, prawie podwiato, oprócz tu wałów. Oje, ale mnie zarzuciło trochę. I rozsiewacz oczywiście chciałem wam pokazać. Jak ja mogę, o tu sobie zostawię tą przyczepę. O tutaj na spokojnie. O tu odstawię. Później najwyżej, jak będę ziemniakami, to się wycofa tutaj i polecimy sobie. Dobra, teraz się zaczepię tyłem i oja, teraz jak zrzuciłem z biegu, to mnie aż trochę zarzuciło. Tutaj, dobra. Sobie podczepiam tyłem i zaraz się przyczepimy naprzód, bo w zimie tyłem to zrobić to prawie niemożliwe. Nie no, niemożliwe to nie jest, no bo da się, no ale przez to, że ślisko jest, no bo przez ten śnieg to też ciężko, to lepiej to ogarnąć przodem. I sobie zamkniemy tutaj wrota. O, tu jak widzicie prasa, bo tam nie miałem miejsca, żeby ją umiejscowić. O, tak sobie zrobimy i pewnie się przyczepimy teraz naprzód trochę. Dużo mamy do podjechania do przodu, więc no mam nadzieję, że jakoś tu mi się uda. Przed odcineczkiem idealnie mi się to udało, no a jak się uda, jeśli chodzi o owys oczywiście, a jak się uda teraz, to zobaczymy. Dobra, cyk. Zrzucimy sobie grupę biegów i powolutku tutaj bierzemy tą przyczepę, podjeżdżamy. Tylko teraz tak, żeby też nie zahaczyć tutaj o nic. No ale na razie do tego idzie, żeby... Dobra, o tak sobie polecimy na razie prosto. Musimy... No właśnie, idę w tą stronę niepotrzebnie. O tak, musimy lecieć. No dobra, może to jakoś uda nam się uratować. Dobra. No i teraz ile jeszcze muszę zobaczyć wyjść? Ogólnie żmijka mi szwankowała przed oczywiście nagrywkami, jak to zawsze coś musiało się odwalić. Żmijka nie chciała w ogóle wysypywać na przyczepę, no ale zobaczymy jak tu będzie. Dobra, teraz sobie zgasimy tą 60. A w sumie mogłem nie zgaszyć, no ale trudno, już sobie o tak zrobimy. Ojejciu, nie do taczki chcę wsiąść, tylko do żmijki. Dobra, włączamy. No i dobra, teraz aby się tak cały czas dobrze ładowało, bo... Jak tutaj był owiec, jak widzicie na lewo, tutaj tą pod wiatą to łapało tego jęczmienia, który jest dosłownie za ścianą. Tutaj przyczep, nie wiem ile będzie z tej pszenicy, ale pewnie ze 3 będzie. A nie, tej to nie 3, przepraszam. Tej przyczepy to z 2 będą. Takie przyczepy, no bo jednak oczywiście 3 to by były takie, te mniejsze, czyli te takie zielone moje. No i mam nadzieję, że tu bez problemu się wszystko dobrze załaduje. Bez żadnych komplikacji. Dobra. Ładujemy sobie powolutku. I sobie zaraz wyłączę tą żmijkę, tylko żeby się doładowało do końca. Dobra. Wyłączamy. I lecimy teraz sobie w 60. Przyczepimy się na tył. I polecimy sobie na
skup. Odpalamy. Oczywiście zmieniamy grupę biegu, żeby tutaj jak najszybciej to ogarnąć. No bo oczywiście nie chcę, żeby ten odcineczek był zbyt za długi. Mógłbym w sumie też zakończyć teraz odcineczek i zrobić tych mało sprzedaży, ale też chcę, żeby nie zostać co jak najwięcej, żeby zrobić to poza odcineczkiem. No ale zobaczymy, jak mi się to uda, ile tutaj zrobię na tym odcineczku. Teraz ohamuluj. Dobra, wyhamowałem przed drogą. Teraz chcę sprawdzić, gdzie pszenica. Oczywiście nie jadę na osady, bo to są pociągi i tak jak zawsze na WS Kolonia jadę. Dobra, co jest, światełka załączymy. Czy coś tam jedzie? No nie widać prawie nic. Ale chyba nic nie jedzie, dobra. Lecimy tak. Czwóreczkę sobie załączamy. I lecimy oczywiście. Ten odcineczek jak trochę na szybko nagrywam, bo też mało czasu mam, tak naprawdę prawie każde odcineczki na szybko nagrywam, bo tego czasu jest bardzo mało. No ale no nie wiem, jak będę dalej wychodzić. Mam nadzieję, że po prostu aktywność będzie jaka jest, czyli w miarę okej, nie będzie jakiejś tragedii, jeśli chodzi o mój kanał. Dobra, o jak widzicie, coś mi tu fryt tak gdzieś się odwala. Chciałem wam pokazać na lewo, że tam pszeniczka sobie rośnie, możecie widzieć. A my sobie tu podjeżdżamy pod górkę, widzę, że trochę trzypek nie dał rady. No ale dobra, na szczęście, że nie zdusiło go. Dobra, sobie skręcamy w lewo. Lecimy tu. Tu też ładnie podśnieżane, więc też mają ładnie tutaj porobione. Się zastanawiam, kto tu może. O, trzeba do lewej bardziej, bo na prawo mam wysyp. Ja się zastanawiam, kto tu może u nich odśnieżać. Dobra, sobie wysypiemy. Zobaczymy, ile za jeden kurs mamy tej pszenicy. Ładnie pieniążki lecą. Już, ciekawe, czy 40 tysięcy dobijemy. 40 tysięcy na naszym koncie już jest. A nawet prawie 42. Prawie 5,5 tysiaka za jeden kurs, a taki jeszcze z jeden kurs będzie, czyli 10 ponad tysięcy za tą pszenicę będę miał na pewno. A jeśli chodzi o jęczmień, to nie wiem, jaka ilość była tego jęczmienia u mnie, więc to się okaże, jak sprzedamy, a w sumie możemy jeszcze teraz sobie polecieć albo z pszenicą jeszcze jednym kursem, albo z tym jęczmieniem. Widzę, że teraz jedzie, ja nie mogę, się trafiło, że jedzie te auto, bo tutaj nie patrzą w ogóle, środki jadą. Teraz szybko trzeba jechać. Hamuluj. Dobra, dobrze, że wyhamowałem, bo ślisko na drogach. Dobra, rura, lecimy. Nic nie jedzie, to może najechać oczywiście. Wszystko prawie pozaśnieżane. Na targu też tak patrzyłem. To dużo też. O, latające sarny, jakie ładne. Jakiś nowy gatunek latające. No nie wiem, no ale dobra. Dzisiaj sobie ogólnie nic nie ma dodatkowych akcji, bo chciałem sobie też jakieś odśnieżanie walnąć lub wycinkę drzew, a wycinki drzew ja tak naprawdę nie mam pojęcia, gdzie bym mógł zrobić, bo też tak naprawdę lasu żadnego nie mam. No a wycinka byłaby też dosyć fajna jak na odcineczek, no ale trudno, już niestety nie ma, to nie ma. Oczywiście musimy jeszcze z jednym kursikiem polecić, bo nie chcę, aby też mniej niż 20 minut odcineczek był. I się zastanawiam, możemy w sumie polecieć z tym jęczmieniem, ale ciężko by było tu wycofać. Wiecie co, ja chyba sobie polecę z tą pszenicą, już jęczmień sobie sprzedam poza odcineczkiem. Nie chcę, żeby tu by było też 5 minut, żebyśmy tu cofali z tą przyczepą, więc sobie ogarniemy tą pszenicę. Dobra, sobie o tu wysiądziemy. Wyłączę sobie tryb budziana, bo oczywiście musiałem włączyć, ponieważ nie, tutaj żmijki bym nie przestawił. Dobra, zawracamy. Ojejciu, czy ja tu nie przywalę? Nie przywalę, dobra, jest ok. Dobra. O, tutaj mogłem trochę ładniej, bardziej podjechać, no ale dobra, sobie najwyżej teraz cofniemy leciuteńko. I teraz lecimy w drugą stronę, tylko oczywiście grupę biegów sobie zmienimy, żeby powolutku tu cofać. I teraz, czy ja coś widzę? W ogóle nie widzę prawie nic, no ale dobra. A teraz, jak wcześniej trzymała się tej strony, to było źle, to teraz drugiej. Zawsze na złość coś musi tutaj wyjść. Dobra, cyk. I teraz musimy trochę w tą stronę
bardziej skręcić. Dobra, zobaczymy, czy tak będzie ok. O, będzie ok, dobra, bo się wysypuje. A w sumie możemy jeszcze trochę podjechać, bo tak przenika. O, teraz będzie idealnie. Sobie na luz rzucę i wyjdziemy jakoś. Ciekawe, czy wyjdziemy tu w ogóle. O, tak wyjdziemy, dobra. Mogę sobie zapalić żmijkę i lecimy sobie dalej. Mogę sobie tak bardziej podjechać, dobra. Się zastanawiam, ile tutaj jeszcze zostanie tej pszenicy, jak będzie ten kurs, czy w ogóle zostanie, no ale chyba zostanie. Chociaż tak szybko ubywa, to nie mam pojęcia, czy to tak na pewno będzie okej. Okay. No ale zobaczymy, najwyżej wyłączę żmijkę i sobie przestawimy ją leciuteńko. No ale jak widzicie, farmik jest bardzo realistyczny, dlatego że łapie aż stamtąd pszenicę. No ale już na to już nic nie poradzimy. Niech się ładuje bezproblemowo. Się cieszę, że jest. Ciekawe, czy w ogóle zostanie. Nie no, chyba troszkę zostanie. Chociaż ja tutaj do betoniarki. Nie no. W ogóle jest tutaj? Cała przyczepa jest, trochę jeszcze zostało i w żmijce prawie pół tony tam jest około chyba. O ja, w taczkę wsiadłem z wrażenia chyba z tego plonu mojego. No ale dobra. Ojejciu, co jest? O, coś tu się chrzanią biegi w tej 60, bo ja mu jej do tyłu, a mi tu do przodu leci. Dobra, cyk. Może tu też w drzewo nie przywalić. Szybciutko, bo zaraz trzeba też kończyć odcineczek, tak na styk będzie akurat odcinek ten. Pewnie jak zawsze zakończymy na jakimś skupie. No ale to już chyba jest taka tradycja tych zimowych odcinków, bo oczywiście się nie wyrabiam. Chociaż był taki jeden odcinek, gdzie się wyrobiłem. I jeszcze, o ja, hamulce słabe. Lecimy szybko, żeby nie blokować też ruchu. Chcieliśmy się trochę, no ale hamulce takie w tej 60 sprawne, że ohoho. No ale dobra. Mamy już 40 tysięcy, plus jeszcze, wiecie co widzowie, są jeszcze byki na wiosnę, więc naprawdę tej kasy będzie fajnie, bo fajnie jakby dosyć sporo, bo byki za byki 16 tysięcy będzie. Plus jeszcze tutaj wszystkiego nie sprzedałem. Teraz będzie kolejne 5 tysięcy, czyli prawie 50. Z tymi ziemniakami na pewno będzie 50 już. Plus te byki to 64. Ojejciu, coś tu szybko nie daje rady. Co jeszcze do sprzedania? Jęczmień to będzie też prawie 70. No tyle może nie da z tego jęczmienia, no ale będzie mniej niż 70 trochę. No i co jeszcze do sprzedaży niby jest w sumie? Chyba już więcej nic tu nie ma, chyba żebym chciał to siano sprzedawał. Ojejciu, znów zapomniałem się, że ja mam na prawo wysyp. Dobra, tak. Dobra, sobie wysypiemy. Taki pełny kurs do pszenicy jest ostatni, więc też. Ale ładnie dzisiaj pokorzystaliśmy z tej nowej przyczepy. Funkcjonalność jest fajna. Jeśli chodzi o moje gospodarstwo, na pewno fajnie tutaj jakby funkcjonuje, jakby daje to, że jest większa na pewno i ogólnie zwiększa tutaj komfort, bo trzeba, tak to było kilka razy jeździć, a zamiast 3 razy na pszenicy, to jeździłem teraz 2, więc zawsze coś tego paliwa się mniej spaliło. Wiecie co, dobra, jedziemy na gospodarstwo, żeby nie było, że kończę na skupie po raz kolejny, a że mi tu chociaż z górki nie pod górkę tu nie wyjechało auto, dobra, na szczęście nie wyjechało, bo to był wypadek, ja nie mogę. Te pieniądze by poszły na remont tej 60. Czy stamtąd jedzie coś? Kurde, myślałem, że nic nie jedzie. By sobie poleciał od razu na pełnej prędkości. Opuszcza mnie, dziękuję bardzo i lecimy sobie dalej. A w sumie dalej to nie ma co, tylko na gospodarstwo i lecimy oczywiście z zakończeniem odcineczka. Dzisiaj ciekawych akcji dużo nie było, oprócz tych sprzedaży, no tylko sprzedaży były, ale jeśli chodzi o te ciekawe akcje, jeśli chodzi o między innymi chodzi mi o wycinkę lasu albo na przykład te odświeżanie, to na ten sezon niestety nie ma, no ale trudno, może będą takie akcje na następne sezony, no ale zobaczę, ja coś mnie tutaj zarzuciło leciuteńko, zobaczę jak mi się to uda. Dobra, sobie o tak zgasimy światełko, zgaszę 60. No i co? Ja sobie może tu ustanę, czy nie? Będzie taki ładny widoczek, chyba tak będzie. Albo i nie, nie wiem sam. O tak może być. Albo i nie, no nie wiem.
po prostu możemy tak sobie zakończyć odcineczek, żeby też nie przedłużać specjalnie. 50 tysięcy prawie na naszym koncie jest, z ziemniakami to na pewno będzie ponad 50, czyli z tymi ziemniakami i ogólnie z jęczmieniem po wszystkich sprzedażach prawie 70 i oczywiście z bykami prawie 70 tysięcy będzie na naszym koncie, więc dosyć sporo, rozwój będzie fajny. Najprawdopodobniej ciągnik się pojawi na najbliższą wiosnę, bo też było komentarze, kiedy nowy ciągnik, to teraz już wiecie, że na najbliższą wiosnę zapewne ten ciągnik będzie. No i co, ja Was zapraszam na poprzedni odcineczek na moim kanale, był to odcineczek ze siewów, dosyć ciężko tam było, no bo też 60 już powoli nie daje rady na tym gospodarstwie, bo areał coraz cięższy, nie areał, tylko areał coraz większy, o tak, się pomieszało mi w głowie, co miałem powiedzieć, jakby. No ale jeśli chodzi o to, gdzie znajdziecie ten film, to możecie zobaczyć w opis, na pewno znajdziecie tam link do tego odcineczka. Naprawdę polecam, bo też dosyć fajny odcineczek mi wyszedł, ten poprzedni. Link będzie na pewno w opisie. A jeśli chodzi o motywację, to jakbyście zostawili subika i lajka, to naprawdę to motywuje do dalszej pracy, jak zostawiacie te subiki i lajki. Naprawdę jestem zadowolony z tego, nie spodziewałem się, że naprawdę tak kanał mój wzrośnie, jeśli chodzi, jak zakładałem ten kanał, no ale dziękuję Wam widzowie za to, co robicie pod tymi filmami. No i co, w tym odcinku to by było na tyle, trzymajcie się i na razie, cześć!